Popołudnie Radia Tok FM. Wtorkowe popołudnie Radia Tok FM, kwadrans do godziny 17. Przy mikrofonie Kamil Dąbrowa. Łączymy się z naszym kolejnym gościem i rozmówcą. Wiktor Marszałek ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej jest na naszej antenie. Dzień dobry, witam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jutro manifestacja obozu narodowo-radykalnego z okazji święta 11 listopada. Jak Stowarzyszenie Nigdy Więcej zareaguje na tę manifestację? To znaczy, na pewno członkowie naszego stowarzyszenia, a także podejrzewam, że każda osoba, której nie obcy jest widmo faszyzmu, jak również znak historii oraz poczucie zwykłej ludzkiej przyzwoitości, po prostu spowoduje to, że po prostu te osoby stawią się na kontrmanifestacji i nie dopuszczą do przejścia właśnie ONR-u. Mhm. Czyli zanosi się, mówiąc brzydko i kolokwialnie, na zadymę. Nie, raczej staramy się do tego w ten sposób nie podchodzić. Nie chodzi o to, żeby szukać tutaj jakiejś tam taniej sensacji, a po prostu jako nasze, powiedzmy sobie, obywatelski opór w stosunku do działających w Polsce neofaszystów. Czy waszym zdaniem obóz narodowo-radykalny powinien zostać rozwiązany, zdelegalizowany w Polsce? Czy są podstawy ku temu? On już został zdelegalizowany. W Polsce działał formalnie do tego roku, natomiast decyzją sądu w Brzegu, ze względu na decyzją sądu rejonowego w Opolu, przepraszam, został w październiku on zdelegalizowany. I była to jedyna organizacja, także po prostu sam marsz ONR-u z góry jest rzeczą nielegalną, ponieważ takiej organizacji już nie ma. Została ona zdelegalizowana wyrokiem sądu za to, że po prostu szerzyli nienawiść i propagowali ustrój faszystowski. To jest zabronione w polskiej konstytucji, chociażby w artykule 13. Co ciekawsze, że prokurator, pani Maria Białek z prokuratury okręgowej w Opolu dodała, że ONR nie mogą się pojawiać teraz na imprezach państwowych jako stowarzyszenie. A jeżeli coś jest zdelegalizowane, to tym bardziej nie powinno mieć prawa dopuszczenia do tego typu manifestacji. No ale nie przeszkadza to ONR-owi zorganizować jutro o godzinie 14 w Warszawie na Placu Zamkowym swojej manifestacji. Jestem w tej chwili na stronie internetowej tego zdelegalizowanego, nielegalnego, można powiedzieć, w świetle polskiego prawa stowarzyszenia. Ciekawe, czy słuchają nas teraz funkcjonariusze policji. No i wydaje się, że to stowarzyszenie ma się nieźle, przynajmniej w internecie. I w dodatku, i tutaj chciałbym cię zapytać o zdanie, zaprasza wszystkich na tę patriotyczną manifestację. I to jest cytat z tego zaproszenia. Sprawmy, aby ten dzień stał się dniem jedności narodowej. Odłóżmy na bok wszelkie waśnie i spory dla dobra wspólnej sprawy. Czy czujesz, że to jest również zaproszenie dla Stowarzyszenia Nigdy Więcej? Odłóżmy na bok wszelkie waśnie i spory dla dobra wspólnej sprawy. Oni co roku w ten sposób reklamują swój marsz, swoje działania. Co ciekawe, w ramach tej współpracy na ich marszach pojawiły się osoby z flagami organizacji Combat Adolf Hitler. Nazwa mówi sama za siebie. I w tym momencie myślę, że żaden z osób, który jest patriotą, kocha ten kraj, zna historię, nie pójdzie w ramię z nimi. Jest to w tym momencie przyzwolenie na propagowanie ideologii skrajnie prawicowej, często antysemickiej, o czym świadczyły wydarzenia na Górze Świętej Anny, gdzie skandowano hasła antysemickie, gdzie unoszono rękę w hitlerowskim geście, co zostało potwierdzone przez sąd. I w tym momencie no nie można dać na to przyzwolenia. Zresztą sami na własnej stronie piszą, że nawiązują do tradycji organizacji o tej samej nazwie z okresu międzywojennego, która też została zdelegalizowana właśnie za ogłoszenie takiej ideologii. Mhm. No to mamy jakiś taki problem, bo albo żyjemy w państwie prawa i taka organizacja nie może działać, powinna zostać zdelegalizowana, albo żyjemy w państwie, w którym wszystko wolno w ramach takiej poszerzającej się demokracji, która ociera się o anarchię i jutro obóz narodowo-radykalny przejdzie ze swoją manifestacją. Wydaje mi się, że oni w tym zaproszeniu trochę przeczą sami sobie, bo piszą: odłóżmy na bok wszelkie waśnie i spory dla dobra wspólnej sprawy, a kilka akapitów niżej czytam, że to nie jedyny powód tej manifestacji, bo 10 października prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat, który wciągnął nas w niewolę unijną i ta manifestacja będzie również wymierzona w osobę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, będzie się odbywała przeciwko niemu, więc chyba Lech Kaczyński nie pójdzie, mam takie wrażenie, razem z obozem narodowo-radykalnym i nie da się zaprosić na tę manifestację.
trudno też iść na manifestację, podczas której przewidziana jest zbiórka pieniędzy dla osoby, która została zatrzymana przez prokuraturę za to, że dystrybuowała materiały neofaszystowskie we Wrocławiu. Mhm. Więc to tym bardziej świadczy o tym, że nie można dać na to przyzwolenia, zarówno z punktu widzenia formalnego, prawnego, jak również mówiąc z czystej, powiedzmy sobie, co cały czas będę podkreślał przyzwoitości, jeżeli żyjemy w państwie tolerancyjnym, demokratycznym, nie można dawać na takie rzeczy przyzwolenia. Wystarczy popatrzeć na to, co dzieje się w Niemczech czy w Czechach. Jakie są tego skutki? Rząd Niemiec już dawno wyciągnął z tego wnioski. Nawet jeżeli demonstracja neofaszystów jest legalna, to tak w każdej chwili może zostać ona zdelegalizowana za jakiekolwiek małe uchybienie. Nawet jeżeli ktoś podniesie jedną rękę w hitlerowskim geście. I wiadomo, to też się spotyka z oporem obywateli. Przykładem jest chociażby manifestacja w Dreźnie, gdzie przeciwników marszu neofaszystów było trzykrotnie więcej. I to już też świadczy o postawie obywatelskiej. Dlatego ten jutrzejszy protest będzie miał miejsce przeciwko marszowi ONR, no jest właśnie formą takiego obywatelskiego protestu i nie dania przyzwolenia na to, żeby zwolennicy brunatnej ideologii mogli się, powiedzmy sobie, gromadzić i funkcjonować w tym kraju. Czy jest szansa, że jutro kontrmanifestantów skupionych również pod waszymi sztandarami i hasłami, pod stowarzyszeniem Nigdy Więcej, będzie więcej niż manifestantów obozu narodowo-radykalnego? Jak sądzisz, jak to może wyglądać? To znaczy, ja chciałem powiedzieć, że to nie jest manifestacja organizowana przez nas. Zresztą ona się odbywa pod hasłem No Flag, czyli bez flag, bez podziału, gdzie zostawia się wszelkiego rodzaju symbolikę. Natomiast cel jest jeden. Ale będziecie tam obecni, prawda, jako stowarzyszenie. Może bez haseł, to znaczy, i bez flag, ale będziecie. Znaczy, każdy człowiek, co wcześniej wspominałem, który jest wrażliwy na tego typu sprawy, on tam będzie. I niezależnie, czy to czy działa, nie wiem, w stowarzyszeniu Nigdy Więcej, jest, ma poglądy lewicowe, jest przedstawicielem jakiejkolwiek mniejszości i tak dalej, i tak dalej. Po prostu przyjdzie po to, żeby zaprotestować. Pomijam aspekt, nieważne kto w tym momencie działa, także ja z mojej strony serdecznie wszystkich zapraszam na tą właśnie kontrmanifestację. Co ciekawsze, tego samego dnia we Wrocławiu będzie się odbywał legalny koncert grupy neofaszystowskiej Iridion, którego wcześniej koncerty były blokowane i odwoływane, chociażby tutaj w Poznaniu, skąd pochodzę. No właśnie, bo zastanawiam się, co jutro będziemy mogli zrobić my, zwykli obywatele, żeby zaprotestować. Tak jak powiedziałeś, możemy stanąć na drodze tego marszu, na drodze neofaszystów z obozu narodowo-radykalnego, ale wydaje się, że tą sprawą powinna zająć się policja i prokuratura. Jeżeli to jest stowarzyszenie nielegalne, to nie powinno organizować manifestacji. Ktoś, jak rozumiem, udzielił im zgody. Ktoś z ratusza wydał zgodę na to, żeby ta manifestacja przeszła. Mamy tutaj do czynienia chyba z jakimś, no można powiedzieć, naginaniem prawa. Odnoszę takie wrażenie, może to właśnie wy powinniście złożyć kolejny donos do prokuratury, znaczy właściwie wniosek o to, żeby ta manifestacja po prostu nie ruszyła, żeby nie musiała się odbywać kontrmanifestacja, która zablokuje neofaszystów i nie pozwoli im przejść ulicami Warszawy, ale wystarczy chyba tę sprawę rozwiązać zgodnie z prawem. Myślę, że każdy, kto zna historię, zna chociażby brunatną księgę, czyli nasz katalog wypadków, ma świadomość tego, co niesie za sobą ta organizacja i ich działania. Zresztą wielokrotnie to już udowodnili podczas demonstracji, prób pobić, dewastacji budynków, bo też takowe miały miejsce, kiedy pojawiły się hasła chociażby antysemickie w Warszawie. To już było w latach 90. I było to podpisywane właśnie logiem ONR-u. Także w tym momencie jak najbardziej władze powinny zareagować i nie są tu potrzebne żadne donosy i tak dalej, bo to wynika z tego, co jest zapisane chociażby w polskim prawie, zarówno w konstytucji, jak również też w kodeksie karnym. No, ale skoro to prawo nie jest przestrzegane, można powiedzieć, jest łamane albo naginane, to wydaje się, że powinna się tym zająć prokuratura albo policja jutro, żeby nie doszło do żadnych starć. Miejmy nadzieję, że się tym zajmie, a przynajmniej nie dopuści do tego przemarszu.
Dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Wiktor Marszałek ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Przypomnę, jutro manifestacja ONR-u. ONR zaprasza na nią wszystkich patriotów i mówi: odłóżmy na bok wszelkie waśnie i spory dla dobra wspólnej sprawy, ale jednocześnie atakuje prezydenta Rzeczpospolitej. Lech Kaczyński podpisał traktat, który wciąga nas w niewolę unijną. To retoryka obozu narodowo-radykalnego, który jutro o godzinie 14, przypomnę, zamierza przejść ulicami Warszawy i ruszyć spod kolumny Zygmunta.